Przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu, na cześć i chwałę Bojego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową.
To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi ze lżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za najwyższego pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. Żal duszę ściska,
kazania pasyjne do nas głosić będzie ksiądz proboszcz Miłosierdzia Bożego, ksiądz Władysław, którego witamy. Usłyszałem witanie sąsiada. Cieszę się. Zresztą ja tu już bywałem u was w czasie pobytu i służby parafii Osobnica. Więc tutaj spowiadałem jeszcze za czasów księdza Bogusia. Drodzy bracia i siostry, gorzkie żale przebywalić. Przybyły. Czekaliśmy na tę chwilę. I tak jak przed chwilą z proboszczem wspomnieliśmy, rok temu czas, który nas wyłączył, nawet z tych nobliwych, dostojnych nabożeństw. W początku gromadziliśmy się, a potem przyszedł czas, który zamknął nasze kościoły i nas, naszych domach. Dlatego zawsze możemy powiedzieć, że krzyż towarzyszy Kościołowi od czasu Chrystusa aż do końca świata. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzięki łasce Bożej przystępujemy jak co roku do rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy w tym wielkim poście pochylić się z szacunkiem nad czcigodnym znakiem krzyżu. Nie chcę mówić tylko ogólnie o krzyżu, którym walczy Unia Europejska, który niekiedy przeszkadza rządzącym. Chcemy skupić się nad krzyżami, które w różnych momentach naszego życia przypominają nam nieraz stanowczo i boleśnie Chrystusa, który oddał za nas swe życie, że to On nas powołał do życia w zgodzie z Ewangelią, przygotował nam wieczne mieszkanie w niebie. A krzyż przypomina, że nasze udane życie to wierność Chrystusowi, wypełnienie zobowiązań od chrztu aż do ostatnich chwil naszego życia. Dlatego w kolejnych naukach spróbujemy ogarnąć wzrokiem wszystkie te sytuacje, którym nam jest dany krzyż, a nawet, powiedzmy, zadany. Jan Paweł II powiedział: poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Bo przecież my jesteśmy ludźmi wartości. Nie wolno nam popadać w kompleksy, jak to czyni dzisiejsza młodzież pod wpływem różnych mediów i środków. Bo od momentu Chrztu Świętego nad nas naznaczony został krzyż, krzyżem świętym, olejem świętym. Krzyż, który wpisuje się w całe nasze życie, bo jakkolwiek byśmy się nie chwalili, że mamy to czy tamto, to przede wszystkim na pewno mamy krzyże. Mamy wszyscy, my kapłani, my jako rodzice, a najwięcej krzyżyków swoich zgodnie z postępem do wieku dziesiątków lat przebytych noszą najstarsi, a zwłaszcza seniorzy. Bo na Chrzcie Świętym mnie obdarzono krzyżem, którym troskliwie zachowałem, żeby przy sercu był najbliżej, jako bezcenny kryształ wiary. Krzyż wymaga przemiany serca, odpowiedzialności. Do krzyża się dochodzi. Pochodził z rodziny chrześcijańsko-muzułmańskiej. Mieszkał w Libanie swoją mamą. Uczył się katechizmu. Nawet przystąpił do pierwszej komunii świętej. Uczęszczał do kościoła na mszę świętej nabożeństwa. Gdy miał 10 lat, jego ojciec muzułmanin zabrał go spod kurateli matki i oddał do szkoły koranicznej. Tam pomału zmienił się jego chrześcijański światopogląd i w dorosłym życiu porzucił naukę na uniwersytecie, by po specjalnym szkoleniu na pustyni w Iranie wstąpić do organizacji fundamentalnej bojówki. Bardzo dobrze strzelał,
Wyznaczono go jako snajpera, jako likwidatora. Wykonywał egzekucję na niewiernych, jak nas określają. Nie pytał po co, czego. Wystarczył krótki rozkaz, musisz go unieszkodliwić, by wykonać jak najszybciej ten rozkaz. Pewnego razu dostał rozkaz zabić człowieka, który wiedząc, że grozi mu zamach, praktycznie nie opuszczał domu. Zamknął się, można powiedzieć, zaryglował. Postanowił go dopaść właśnie wśród bliskich, pomiędzy którymi człowiek ten czuł się, wydawał mu się bezpiecznie. Precyzyjnie namierzył cel i miał już pociągnąć na spust, gdy w lunetce snajperskiego karabinku zobaczył coś więcej. W pokoju, gdzie zgromadziła się jego rodzina, na ścianie wisiał duży krzyż. Jak później powiedział, wydawało mi się wtedy, że Chrystus poprzez ten okular lunetki spojrzał w moim kierunku nie po to, by mnie potępić, ale by zadać mi jedno pytanie. Dlaczego to robisz? Odłożyłem broń. Nigdy już dalej w następnych latach nikt nie zginął z jego ręki. Przypomniał sobie, że kiedyś nosił na szyi maleńki krzyżyk podarowany mu przez matkę. Jego echo powróciły słowa: ten krzyż będzie cię chronił, będzie cię pilnował, powtarzała mu matka. W związku z tym, że nie wykonał rozkazu, musiał uchodzić z Bejrutu, bo organizacja, do której należał, go znała go za zdrajcę. Uciekł najpierw do Włoch, później do Stanów Zjednoczonych. Tam związał się z grupą katechetyczną, która za jeden z cel postawiła sobie działalność na rzecz pojednania między ludźmi. Jezusa skazano również na śmierć. Przed chwilą słowo gorzkich żali nam to uświadamiały. Począwszy od rozważania, żal duszę ściska, aż po płacz Matki Bożej. W dużej mierze przyczynili się do tego wyroku arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze, tak zwana elita Izraela. Rządy polityczne sprawował w tym czasie namiestnik Piłat, pochodzący z Pontu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak jak ten człowiek z opowiadania, jak Jezus został wydany na śmierć? Przecież wielu przeciwników oczekiwało przecież na Mesjasza. Aby uroczyście wprowadzić go do świątyni, okazać zbawcę narodu wybranego. Znali doskonale pisma. Wiedzieli, jakie znaki poprzedzą przyjście Chrystusa, jakie będą mu towarzyszyć w czasie jego działalności i nauczania. Co więc sprawiło, że odrzucili Jezusa, że skazali go na mękę i śmierć? Wielu członków się na to złożyło i wiele czynników i przyczyn. Ale nie bez znaczenia było to, że religijni przywódcy mieli dobre mniemanie o sobie, że grzeszyli pychą, ugrzęźli w swoistym rodzaju rytualizmie, namnożyli różnych przepisów, brakowało otwartości na Boże natchnienie. Dlatego nie chcieli przyjąć Jezusa, który dążył do tego, by ten dotychczasowy rytuał, zewnętrzny rytuał, zastąpić oddawaniem czci Bogu, jak uczył w duchu i w prawdzie. Drodzy siostry i bracia, jeżeli Wielki Post jest, a jest świętym czasem pokuty, jest czasem przemiany, jest nawróceniem, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w wyznawaniu wiary my,
tu zebrani, ci, którzy nas oglądają, z nami się łączą przez media, jesteśmy wierni Chrystusowi i Kościołowi, który dba o przekaz wiary, o to, aby się w niej nieustannie mogli się umacniać. Dlatego powstaje pytanie, jaka więc jest moja wiara? Czy Chrystus towarzyszy mi przez cały dzień, od pierwszego znaku krzyża rano, aż po ostatni, kiedy składam się, oddaję Bogu Ducha na spoczynek? Czy w tym roku, gdy w sierpniu obiegła czas informacja o górnikach zakopanych w Chile, po spędzeniu 69 dni pod ziemią zostali wyciągnięci? Oczywiście dziennikarze traktowali to jako sensację. Prześcigali się w informacjach, jakie zostały techniczne sprawy i akcja przebiegała. Ale górnicy tym jakoś nie zwracali uwagi, nie przejmowali się, podkreślali natomiast, że dla nich najważniejszą siłą przetrwania była modlitwa. Gdy znaleźli się na powierzchni, wszyscy byli zgodni, wszyscy zgodnie twierdzili, że tylko modlitwa pozwoliła im przetrwać, że swoje ocalenie przede wszystkim Bogu zawdzięczają. Oczywiście nie bardzo to pasowało dziennikarzom i skrzętnie dawali tylko jakąś jedną wypowiedź, a resztę wycinali. Postawa tych górników była postawą wiary. Zanim opuszczono kapsułę ratunkową, zanim górnikom podawano żywność, umożliwiono im kontakt z najbliższymi, oni w swej wierze znaleźli ratunek. Trzeba się zatem zapytać, a jaka jest moja wiara? Czemu i czy tej wierze zawdzięczam to, kim jestem? Że jestem tutaj teraz? Że chcę uczestniczyć może mimo swojej choroby i kalectwa? Może tej niemożliwości bycia w Kościele, ale chcę być duchem? Czy chcę przez to pogłębić swoją wiarę? Pogłębić ją mogę właśnie przez modlitwę. W pewnej parafii człowiek zapytany przez kapłana, czy się modli, odpowiedział, niech się ksiądz modli, bo to jego obowiązek. A ja będę zarabiał na utrzymanie rodziny, bo to mój obowiązek. Niestety nie był w stanie wygospodarować paru chwil rano czy wieczorem, żeby przypomnieć Bogu o sobie, o sobie jako zagubionym dziecku, którego Bóg pragnął zbawić. Jeżeli decydujemy się na modlitwę, to stawiamy przeważnie Bogu warunki. Brakuje tej cechy, pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej, jak nas uczono i myślę, że nas tutaj zebranych, a mnie na pewno i księdza proboszcza na katechezie jeszcze dawnej. Zapominany o tym, że ważnym elementem modlitwy jest właśnie poddanie się woli Bożej. Bo wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw, zanim go o to poprosicie. Pewien człowiek opowiadał, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza mamusia jest ciężko chora na prawie nieuleczalną chorobę, zaczęliśmy z całą rodziną solidarnie, gorliwie szturmować niebiosa. Zbieraliśmy się na modlitwę wspólnie w rodzinach i między rodzinami. Zamawialiśmy msze święte w jej intencji, odmawialiśmy dziesiątki różańców. I to codziennie przez 3 miesiące. Niestety, nasza mama zmarła. Było nam smutno. I chociaż głośno o tym nie mówiliśmy, to na dnie serca mieliśmy wielki żal do Pana Boga,
że nie stał się cud i nie zostaliśmy wysłuchani. Po pewnym czasie zauważyłem jednak, że jako rodzina staliśmy się dla siebie bardziej życzliwi i bardziej mili. Ustały nawet te odwieczne spory rodzinne czy kłótnie. Dlatego też potroszczyliśmy się wzajemnie o siebie. Wcześniej koncentrowaliśmy się wyłącznie na własnych sprawach, na własnych problemach. A potem wszystko się jakby odmieniło. I możemy powiedzieć, że stał się cud, ale całkiem inny niż myśmy go oczekiwali. Otrzymaliśmy łaskę, która była nam bardziej potrzebna nawet niż uzdrowienie naszej mamy. Być może i ona się za nas modliła tam w niebie, aby to się właśnie stało. Bo nie ma modlitw niewysłuchanych. Bo Bóg widzi, co nam najbardziej jest potrzebne. Tylko szkoda, że my tego nie możemy dostrzec. A wyraz naszej wiary to wyraz umiłowania krzyża. Często jako katecheci pytaliśmy, czy mają dzieci znak wiary. To medalik, to krzyżyk. I myślę, że to pytanie dzisiaj też jest sensowne. Bracie, siostry, czy masz na swojej szyi znak wiary, medalik czy krzyżyk? Jedna z parafianek wzięła udział w pielgrzymce śladami świętego Jana Pawła Apostoła. Po powrocie pochwaliła się tym, co przywiozła. I wydawałoby się, powinny być to znaki religijne. Tymczasem przywiozła magiczne kamyki, które według sprzedającego je handlarza miały korzystnie pokierować jej życiem. Wtedy każdemu z domowników ofiarowała kamyk. A kiedy teściowa zauważyła, że dzieciom bardziej przydałby się medalik, powiedziała: przecież w ich klasie nikt czegoś takiego nie nosi, więc nie mogę pozwolić na to, by stale się moje wnuki przedmiotem śmiechu kolegów i koleżanek. Bo obciążyć dziecko na drogę zamiast wskazać kierunek, kamień zamiast krzyża? Co było według niej najważniejsze? Chciała pewnie być modna, współczesna, postępowa. Pomyślmy o naszym życiu, o naszych rodzinach, o dzieciach. Czy w naszym domu wisi krzyż? Często księdza proboszczem, odwiedzając różnych parafiach, a nawet takich, które nas połączyły razem, tylko nie w tym czasie oczywiście, nieraz można było zauważyć piękne krzyże, obrazy, ale nieraz się weszło i tak z zażenowaniem się człowiek rozglądał, no bo pasuje odmówić modlitwę. Wprawdzie krzyżyk stał na stoliku, ale ciężko się go było doszukać na ścianie. Były przepiękne, arcydzieła nawet, tylko największym arcydziełem przecież jest krzyż. Pomyślmy, czy w naszych domach on jest. Przystąpiliśmy, zwłaszcza starsi, no i tutaj nie ma takich dzieci malutkich, do pierwszej komunii świętej. Otrzymaliśmy krzyżyk, medalik. Czy on istnieje? No może już nie dosłownie, ale czy istnieje w naszej świadomości? Czy ta tradycja w nas trwa? Innym wyrazem wiary to przede wszystkim nasze słowa pozdrowienia. Ślązuki mają to słynne szczęść Boże. I oni go używają niezależnie, czy jest w sklepie, w urzędzie, gdziekolwiek. A zwłaszcza na grubie, czyli na kopalni. My też to mamy. Pamiętamy
Jak się pracowało w polu, ktoś przechodził, to szczęść Boże, a dowcipny gospodarz opowiadał, jeszcze lepiej, jak to pomoże. To prawda. Czy jest to, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy się wychodziło z domu, rodzice kreślili znak krzyża na czole dzieci. Kiedy się przychodziło, witało się pozdrowieniem chrześcijańskim. Słynne zdanie dziadków, Boże prowadź, Boże dopomóż. To pamięć, że choćby się człowiek trudził, nie wiem jak, jeżeli braknie błogosławieństwa Bożego, nie osiągnie nic. Bez Boga ani do próg. A tu zwracając się do rodziców, mężów, ojców, dziadków, czy pamiętamy również o tym, aby pamiętać z okazji urodzin, imienin, a zwłaszcza rocznic ślubu, żeby zamówić nam mszę świętą, prosić o błogosławieństwo na dalsze życie. Dlatego niech ten Wielki Post stanie się okazją do głębokiej refleksji nad naszym życiem, nad naszą wiarą. Niech męka Chrystusa, o której będziemy śpiewać gorzki żal, będzie dla nas źródłem duchowej i religijnej odnowy. Niech Chrystus stanie się naszym przewodnikiem, bo bez Niego łatwo możemy się pogubić. On przecież nam nie zagraża, tylko pragnie nas uczynić lepszymi, pobożniejszymi. Chce nas wzmocnić w drodze naszym człowieczeństwem i naszym chrześcijaństwem. Jesteśmy ochrzczeni. Związaliśmy się z Chrystusem. On nam o tym będzie przypominał. Zakończmy nasze rozważanie modlitwą błogosławionego José Marie Escrivé de Ballinger. Krzyż na Twojej piersi to dobrze, ale także krzyż na Twoich ramionach, w Twoim sercu i w Twoich myślach. Niech ten sposób będziesz żył dla Chrystusa. Będziesz żył z Chrystusem i będziesz żył w Chrystusie. Amen. Zachowaj nas, Panie, od nagłej niespodzianki.
niepoczętej śmierci. Odnagłej niespodziewanej śmierci. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy w ramach. Niech przed nami ten zachętem. Zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Wielbię Ciebie, Pan.